waleczność, mamo, jeśli to oglądasz, odwagę na pewno, jeśli to nie są zbyt podobne cechy. Ola jest, wszystko pozytywnie odbiera. Ona widzi tą szklankę do połowy wypełnioną. Ona jest, ma łatwość w komunikacji z ludźmi, jest bardzo otwarta. Jest generalnie na tak, więc dla mnie to jest kompletnie jakby przełamanie mojej natury. Kiedy ją obserwuję, to też się od niej dużo uczę i staram się naśladować. Zresztą ona mi to tłumaczy, że muszę być bardziej pozytywna i to też bardzo mi pomaga na co dzień, bo ona jest rzeczywiście no, bardzo pogodną osobą. Za to ją bardzo serdecznie cenię, ją przede wszystkim za to, że jest takim kolorowym po prostu motylem. Nie jest na pewno łatwym dzieckiem, zawsze miała swoje mocne zdanie, zawsze wiedziała, czego chce, ale to mnie cieszy, bo wydaje mi się, że takim osobom jest łatwiej później w życiu się odnaleźć. No i kurczę, ciężko, naprawdę ciężko powiedzieć, bo mogłabym powiedzieć, o Jezu, że ma bardzo, bardzo, bardzo duże serce i że chce wszystkim pomagać. Jak tylko ktoś potrzebuje pomocy albo zwierzęta i tego mnie nauczyła tak naprawdę, że chcemy pomagać po prostu komuś, kto nie ma tak dobrze, jak my mamy. Jest wiele cech, za co mogłabym, o których mogłabym tutaj mówić, których trochę jej zazdroszczę. Na przykład ta cecha, której zazdroszczę, to ona się niczym nie przejmuje. Ona jest po prostu tak otwarta, ona jest w stanie nawet na przykładzie tej sesji założyć tak kontrowersyjne rzeczy, tak mocne i nie wstydzi się, jest pewna siebie i to jest taka rzecz, której na przykład nie, moje pokolenie wydaje mi się, że nie ma aż tak mocno w sobie. Ale z drugiej strony no, jest młodą dziewczyną i to jest jej czas i to jest czas eksperymentów i czas szukania trochę siebie samej. Także no, fajnie to poobserwować z boku.